witajcie z Plaza del Mayo, głównego placu Buenos Aires, kiedy Juan de Garay w 1580 roku zakładał Buenos. Ten plac już był w głównym założeniu. To jest teraz centralny plac miasta. Tutaj są najważniejsze budynki, o których zaraz powiem. Juan de Garay oczywiście był konkwistadorem hiszpańskim, no bo jakżeby inaczej, jesteśmy przecież w południowoamerykańskim mieście. O właśnie, tak wygląda wnętrze tego placu. Nie może tutaj zabraknąć takich rzeczy jak znaczki, flagi, cała argentyńska symbolika. Bardzo ciekawa rzecz jest po prawej stronie. To nie jest stała ekspozycja, to chyba jest czasowe. Spójrzcie, flagi argentyńskie, krzyże, a tam dalej... O właśnie, tam napisy i może ja przeczytam. Veteranos de guerra de conflicto del Atlántico Sur. To jest najprawdopodobniej jakiś protest weteranów chyba wojny o Falklandy. Tego jest więcej. Ale ja teraz skupię się na tym, co tutaj na tym placu jest stałe. Przede wszystkim ten monument, prawie 20-metrowy, zaraz obejrzymy go z przodu. To jest tak zwana piramida del Mayo. Znowu Plaza del Mayo, piramida del Mayo. Ten plac kiedyś nazywał się inaczej, ale od 1810 roku nazywa się Plaza del Mayo na część, nie chodzi tutaj o Majów, którzy żyli znacznie dalej na północ, ale o miesiąc maj. 1810 rok, maj i seria zamieszek, po której Argentyńczycy wyłonili swój rząd niezależny od tego w Hiszpanii. To był początek argentyńskiej niepodległości, która została im przyznana de facto 6 lat później. W 1811 roku powstał właśnie ten monument z symbolem wolności na szczycie oraz datą 25 maja 1810. Argentyńczycy w ten sposób uczcili swoją niepodległość. No i jeden z najbardziej symbolicznych budynków, niestety chyba nie można, a nie, można tutaj wejść, tylko trzeba to obejść dookoła, a zatem spróbujmy. Poglądajmy jeszcze przez chwilę plac, jak się tutaj żyje. Oczywiście dużo turystów, no bo to jest przecież taki główny, jeden z głównych turystycznych placów. Tak wygląda wejście do metra Plaza del Mayo. Całkiem ładnie. Tak, a tutaj właśnie wejście, tak, oczywiście możemy swobodnie wejść. Są tutaj wprawdzie policjanci, ale nie wydają się szczególnie zainteresowani takim turystą jak ja. Nie wydaje im się jakimś wielkim zagrożeniem, chociaż widać tutaj jakieś samochody, jakieś zapory. To tak pewnie na wszelki wypadek, a my już jesteśmy pod jednym z tych symbolicznych budynków, być może nawet najbardziej symbolicznym budynkiem dla całego Buenos i dla całej Argentyny. Tak zwana Casa Rosada, czyli różowy dom. Powstał jako poczta główna na samym początku XIX wieku, ale tak się spodobał rządzącym, że uznali, że fajnie może byłoby jednak zrobić z tego budynek rządowy i teraz to jest właśnie budynek, w którym urzędują wszyscy argentyńscy prezydenci. Różowy dom dlatego,
różowy dom, ponieważ ten kolor jest symbolem ugody pomiędzy czerwonymi federalistami a białymi unionistami w Argentynie. Budynek też historyczny, dlatego że to właśnie stąd, z jego balkonu, który zaraz wam pokażę, ale jeszcze troszeczkę podejdę, żeby on był lepiej widoczny, bo to naprawdę balkon ważny, balkon historyczny. To jest właśnie ten balkon. I z tego balkonu przemawiały największe postacie argentyńskiej polityki, ale także światowej. Stąd przemawiał oczywiście Juan Perón, stąd przemawiała Evita Perón, bohaterka ukochana przez Argentyńczyków, o której jeszcze będziemy mówić przy okazji wizyty na cmentarzu Recoleta, ale stąd też przemawiał wątek polski papież Jan Paweł II. On przemawiał stąd, a widok na plac miał taki, tylko że z góry.